Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Secret Agent Clank na PSP. Zaczynamy w menu start, gdyż to jest minigierka. No, taka jakby kolejna ta pościgowa, więc dół, góra, ok. No i lecimy dalej. No więc jak widzicie, tutaj mamy łódź. Tylko nie wiem, by łódź. Ale to jest dokładnie tak samo. Uwierzcie mi, to jest jedno i to samo. Co tamto jeżdżenie na narfach. Kur. No więc nic nowego nie zobaczycie. Chyba że coś takiego. Wodolot. Czyli po prostu unoszenie się nad wodą, tak jakby przez chwilę. O, tu mamy takie skróty fajne. Bo tu nie przelatujemy przez właśnie takie tunele po to, żeby sobie zebrać życie. Otóż tu coś takiego musimy sami sobie załatwić, tak to powiem. Pyk. Powiem szczerze, że bardzo przyjemne jest to minigierki. To jest chyba mój najbardziej ulubiony typ. Nie wiem, po prostu jakoś tak bardziej lubię to niż te wszystkie na przykład to jeżdżenie na nartach. Pyk. Ha! Obrąbał się. Nie wiem jak daleko dzisiaj zajdziemy. Może daleko, może niedaleko. O! Damn it! I tak po kontynuacji zaliczyłem. To było fajne. To, kurde, myślałem, że to jakiś przeciwnik. To jest tak, nie. Jak byłem mały, to nie wiedziałem jak uruchomić ten wodolot, więc po prostu skakałem ile sił w palcach. Zyskałem przycisk skoku, żeby tam skoczyć. No i jesteśmy na końcu. No i gitara. Czy ja zabrałem jakiś punkt? Umiejętności? To nie było. Zapomniałem włączyć Discorda i Michał coś tu wysłał. Kurde. Hey, who are you? What do you want? I am Agent Clank, and I'm rescuing you from the Kingpin. You would be surprised how often scientists are kidnapped. Actually, this is my third time. I'm starting to get used to it. Do you know what the Kingpin wanted? He said he would kill me unless I created a laser to help him break into the Bolt Foundry. The Bolt Foundry? Why is it always about money? By the way, the laser's ready to go. I was just stalling because I thought he would kill me when I finished. Once I put the kibosh on his plans at the foundry, he will not be hurting anyone. Thanks for the rescue! Auf Wiedersehen! Ooh, nice ride. To było impresujące. Whatever! To jest Quark. Ma pomysł jakiś. Uwielbiam te loading screeny. Szkoda, że na wersji PS2 ich nie ma. You know, Barney, sometimes it's good to do things just for the sake of being nice. Really? Well, maybe for some people, but not for me. I need fame and fortune. Like the fortune the people of this city gave me to save their little burg. Save it from what? Sorry, I can't tell you. You can't tell me? Nope. But I can sing it to you. To jest najlepsza część gry. Let me tell you how it all went down. Stan lewego pośrodka Quarka. W ogóle Quarka nie pisze się przez K, tylko nie, przez Q, no. Quark. Ale nie, jest ten... O. To jest najlepsza część gry. Opera Quarka. I w oficjalnym soundtracku, jak i w plikach gry, jest cały ten... cała ta opera, więc jak... Mogę dać na koniec odcinka, jeśli nie zapomnę. A pewnie zapomnę. A to jest po prostu część gry, która bardzo mi się podobała. Dobra, jak widzicie, tu musimy chronić... Lewy pośladek Quark.
aż nie dojdzie pasek do końca, czyli nie zniknie zza sceny i wtedy jesteśmy już w domku. No i już później jest po prostu jedno wielkie mordobicie. O. Nie pamiętam, co się robi. Coś na pewno. Ten śpiew Quarka. Jakbyście jeszcze posłuchali, co on tam gada, to jeszcze by było śmieszniej. Szkoda, że nie zrobili napisów dla... do tej piosenki. I tak, by the way, no, ten licznik w prawym górnym rogu, że tylko jest potrzebny do skill pointa, który mówi, że ileś tam punktów musicie zdobyć. Nie pamiętam ile, ale jest ich dosyć dużo. O. No i dostajemy praktycznie za wszystko, w szczególności za mordobicie. Wszyscy lubią mordobicie. Co nie? W ogóle to, że jedynymi oglądającymi są ci. Dobra, nie wiem. Ale najwięcej się dostaje... Najwięcej się dostaje chyba nie. Dobra, kolejna misja wykonana. Palenie się, wszyscy się tu palą. Przejdź w postaju. O, to jest taczy. O, to jest fajne, to jest fajne. Tu musimy zbierać punkty do naszego super duper lasera. Który jest nawiązaniem do X-Menów. O. Jak pamiętacie, gościa zwał się chyba... Jak to się nazywa? No, Cyklobon się chyba z X-Menów nazywał, ten co jak nawalał z oczu, co cały czas miał paskę. Wydaje mi się, że to jest właśnie nawiązanie do Cyklopa. I ja nie jestem jakimś fanem Marvela wielkim czy coś, ja po prostu to znam, bo oglądałem kreskówkę X-Menów z... na GTX-ie leciała kiedyś taka fajna kreskówka, polecam. I one się normalnie rozpadają, te gluty. I po prostu... ten... laser sprawia, że one się nie rozpadają. Proste zrozumienia? Proste zrozumienia. No, nie. Dobra, Quark, kurde, bele. Tyle się skupiłem. Ale fajnie. Chcę się skupić. Po zagraniu. Nie, co to tam. A, mam dużo punktów teraz zrobię. Nie. O, to. Znak. Cokolwiek to znaczy. Ale dobry. Chaos! O, to jest fajne, to jest fajne. Tu jest kolejny skill point, żeby bodajże wskoczyć na ileś tam tych piesków. To już się hasają. Nie. W sensie, że naraz tych piesków. Tak, o kurde. Oki, tu są piski. To może być znowu do czegoś nawiązanie, ja po prostu tego nie rozumiem. No, ta gra jest dziwna czas. O ty. Także, o nie. Patrzcie jak mnie kurde tu w kulki robi. No. Pyk. Pyk.
Ja w sumie lepiej to idzie z Ronsi, że tak to nazwę. To już zakończę tak. Przez dosyć hardo. Stara wielka motylica. Okay. Niezła nazwa. I to jest ostatni akt. Kiedy mi się udało na to skoczyć? Czymś fajnym. No, Nie, oczywiście. Jakbym tam wszedł, to byłbym niezniszczony, bo tego nie da się zniszczyć. Myk! I po prostu rozpierdziaj. No, a coś jeszcze tutaj idzie? Idzie. No to jakiś oddajny... dinozaurach śpiewa? Nie wiem, powinienem wam dać całą tą operę. Bo to nie jest pełna opera. Także nie usłyszymy pełnej opery z tego, co pamiętam też. I za każdą falę przeciwników jedno z oczy tej pani się zamyka. I to są chyba sprite. Tak, to są sprite. To są sprite. Tak, to są chyba sprite. Nie wiem, High Impact Games się postarał. Tak. Przydałby się teraz ten laser. Bardzo by się przydał. A, i to jeszcze wypadałoby wyjaśnić, o co tym chodzi. To robi, że spada w górę. Daje nam dużo punktów. O! Coś tu jeszcze tutaj jesteście. No. No. O. Pocałować bogamusz. YOLO! Jakim synem? How is that even possible? No i tyle. Koniec. Feels good to air out the old pipes again. Remind me to tell you about the time I inflated a hot air balloon with my lungs. Now that I can believe. Who is King Pan? He's the, he's the publisher. Yeah, Marvin King Pan. Oh, of course, good old Marv. Tell him I said hey. Aww. Co tu się dzieje? Coś się niedobrego dzieje. O, Fort Zębatka. This is Fort Sprocket, the foundry where most of the galaxy's bolts are held. As you can imagine, security here is extremely tight. Although our surveillance shows that the usual guards have been replaced by the Kingpin's men. This is the head goon. He's the one you knocked out at the science lab, remember? He's been seen in the area of the main vault. If you can stop him, you may be able to shut down the entire operation. No, to będzie trudny. Trudny, trudny. Coś tu jest dla mnie? Takiego fajnego? Śrubołap. To by się przydało. Wiecie co? Weźmiemy. Wreszcie coś kupimy. Dawno nic nie kupywałem. Dobra, więc użyjmy tego. To musimy zrobić. Ale to głośne. Tego. A, udało się. W okazji też bym. Nie, to nie jest tego. Patent. Nie. No tu klanka pali.
Co jest śmieszne, swoją drogą. Bardzo mi to rozbawia. To. I tu nie pójdziemy tam, gdzie musimy, tylko pójdziemy tu. Czyli pójdziemy do... Pójdziemy do... To tam u śrubki. Tada! Mamy kolejną tutaj śrubę. Z tym poziomie są bodajże 3 albo 2. Nie pamiętam już dokładnie. W sumie co mogę ich kompletnie chrzanować, chociaż w sumie... Padałoby trochę podekspić. Ale nie będę tu jakoś uważał na niej, bo ten poziom bez... ze skradaniem się jest strasznie trudny, jeśli mam być szczerze. Oczywiście pewnie zaraz coś się odezwie. Jaki dzień to ma być łatwy? Jakim dzień to ma być trudny, ale jesteś słaby. Dla mnie to jest trudne. Idźcie sobie do jakiegoś prosa, jak coś się nie podoba. To jest moja odpowiedź do takich osób, które narzekają, że ktoś jest po prostu... Ktoś uważa coś za trudnego. Znaczy, fakt faktem, ja też uważam coś za trudnego, no ale ja rozumiem, że ktoś może być po prostu słabszy od na przykład mnie w jakąś grę. I do pewnych rzeczy po prostu nie umie na tym świecie robić. No to ja w 100% rozumiem i nikogo tutaj nie gnębię za to, że na przykład jest w jakąś grę słabszy ode mnie. Tu mamy te goździki, coś tam dawać, ale mi się osobiście nie chce sobie dawać. Zrobię po prostu tak. I patrzcie teraz. Zgliczowałem! Bo jest wskaźnik na środku ekranu. Ten wskaźnik. No i mamy taki glitch. Teraz. Mamy trzecioosobowy tryb z pierwszej osoby. Słuchaj, możemy się poruszać klankiem, jak widzicie. Mamy jego cień, ale nie mamy samego klanka. Możemy poruszać się wszędzie. O, i nagle jest. Magia. Oczywiście tu też nie będę używał tych pędu goździkowego, bo to jest kompletnie niepotrzebne. No, jeszcze to jest. Czterech naraz. Bolt Grabber się przydaje. Dobra. Tu chyba nie ma żadnej śrubki. Mi się wydaje. Ale lepiej sprawdzić. Co nie? Lepiej sprawdzić niż nie być sprawdzony, co? Nie mam pojęcia. Czy mogę przejść w tych pierwszy osoby? Nie, czy nie ma nic? Okej. A już myślałem, że uda mi się cicho ich załatwić. Dobra, co jest tam strzanie? W ogóle, jeżeli dobrze umiecie omijać, to oni są świetnym źródłem tego, śrubek. Bo oni są napędzani na śrubki i oni strzelają śrubkami, ale nie strzelają po prostu jakimś modelem śrubek czy coś i tyle. Nie, oni strzelają prawdziwymi śrubkami, jeżeli was nie trafią, chociaż chyba w sumie jak was trafią, to też dostajecie, co się rozpadają na śrubki, w każdym razie dostajecie śrubki. Więc polecam sobie pofarmić troszkę na nich. Mam PDA, dlaczego ja się męczę? A w szczególności to już polecam, jak się ma Bolt Grabber. To już jest po prostu bajka. Tak sobie grać. Tu myk.
tego. O kurde, po raz pierwszy mi zaraz po tym nie dało tego samego koloru. I hate. Dziękuję bardzo. Uruchomił się launchpad. No jak widzicie, tu jest burza. Akurat, że jakbyście jakoś zhakowali grę, że by was nie wykrywały, albo byście się przebrali, ale i tak nie możecie długo utrzymać tego przebrania, ponieważ ten launchpad wam wyłącza wszelkie przebrania. Więc wyszłoby na to samo, że po prostu byście nie mieli co zrobić. Ale jakby się wam udało, to wtedy moglibyście sobie stać i byście mieli nieskończoność. Wystarczyłoby po prostu, żeby was nie zauważyli i macie nieskończoność. It's that simple. Okej. Okay. Teraz reszta. Ja w ogóle kiedyś przechodziłem ten poziom cały czas, żeby się nie zostać wykryty ani razu. Przechodziłem go chyba godzinę. Ale nie zostałem wykryty ani razu. Jestem dumny z siebie. No i upgrade'owaliśmy naszą bombę. Nie wiem, czy tą walizkę w ogóle jakoś się z nią męczy. Z ją. O, szybko poszło. Nie wiem, czy się z nią męczyć w ogóle jakoś. Chyba nie, bo nawet jej nie będę używał w walce ostatecznej, finałowej. Co nazywałem walką ostateczną. Nie będę jej raczej używał. Bo nie lubię tej broni używać. Proste. Już tłumaczyłem kiedyś mój kaprys z broniami. Może dla niektórych jest to opecka broń, ale dla mnie nie. Ale serio, w sumie ja chyba będę korzystał tylko z tych trzech podstawowych broni. Nie pamiętam, żebym z jakiejś broni jeszcze korzystał. Jak... Droga do skarbca. Może. O. Tego dzikowe pęta bym sobie to upgrade'ował dostatecznie. No dobra. Niech to będzie. Zasługuje na to. Jestem pewien, czy dla Kanka się upgrade'y są przy pierwszym przejściu gry, czy przy drugim dopiero się odblokują. No, nie pamiętam dokładnie. No, pamiętam, że były jakieś upgrade'y dla flankowych rzeczy. Nice. No elo, co tu się dzieje? On. Przepraszam. No i patrzę na tego dziecka. Musimy go wykończyć, ale on jest strasznie mocny. No. No przecież ci mówiła ta babka, laseczka, że on jest, on przejął ochrony, że podmienia jakichś tam strażników swoimi. No klang, no. Widzicie? Nie słucha się babeczki fajnej. Ja bym słuchał. Słuchałbym. Ojen, ja na takie żarty sobie mogłem pozwolić w Różowej Panterze. A ty... Nie no, chociaż wtedy tam też mi było za to wstyd. Dobra. No, ja... Ale jak?
nie. Wiecie mi zielone w końcu, bo jestem trochę przerażony tym. Mówisz. Trzymałem X-a, żeby tego nie zrobić. Pyk. Co? I gitar. Okej. Gdzie jesteśmy? O, co tutaj? Oj, oj, oj. Oj. Tu nie mogę się dać zauważyć. No, let's idź. Niech cię cholera. O, udało się. Czasem się udaje się złapać. Czasem udaje się złapać, a czasem nie. Nie, tylko to się zalicza do tej gry. Dobra. Więc tu musimy się dostać do... Tu jest chyba skarbiec bodajże, sobie pamiętam. I żeby to zrobić, muszę się zamienić w tego gościa. Ale... God damn it! Żeby to zrobić, to... Aż mnie tu da... Ale to jest hamsgie. Jak się to wchodziło? Chyba od tyłu to się wchodziło. Coś tu? Dzisiaj nie ma tu. Od tam się wchodziło. God damn it. Chuj. No i mam śrubencję. Jest to może inny? Pytanie może trochę retoryczne. Chociaż... Nie, mam pomysł. Potrzebuję tego, który tutaj chodzi. Tam jest. Nie nakryjesz mnie. Aha. Nakryjesz mnie, nie nakryjesz mnie. Elo. 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 Ale ich wykiwa. To mi nie będzie potrzebne przebranie. To mi będzie po prostu potrzebny skill, którego nie mam. Dobra. Czy mi się uda to zrobić bez używania... To tym bardziej... Ała. Widzicie, dlatego powinien... powinny te wszystkie... części, gdzie się jest Quick Time Event, a w końcu te z laserami, powinny być zrobione tak, żeby było samochodzenie. To nie jest aż takie trudne. Po prostu. Easy. Teraz muszę przejść
dalej. I czuję znowu ten sam myk, tylko tym razem muszę się przebrać za tych policjantów. Ale to jest skarnia. To jest właśnie ten problem. Jakby to jest rzecz, z którą miałem największy problem. Jak widzicie, tam jest O tych gości. Ja muszę go jakoś tu zwabić. Nie... Jakim stylem? Już czekajcie, mam pewien pomysł. Tego nie mogę zrobić, bo on tu jest cały czas, ale ten chodzi. Więc tu mogę mieć duże szanse. No więc z tym jest, on nie zauważysz, of course. Nie, fuck. Dobra. Co jest ten pójdziesz? O, dokładnie. Pójdziesz? Dasz mi... No ty kupo! Chodź tu. Wejdź. O, dzięki. Wykiwałem cię. This is payback. That is not possible. What am I doing? Echo, Tango, Orion, go, go, go. The porcupine has eaten the snowman. Ale to już w następnym odcinku Gadżetboty, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. Tell you how it all went down. I was hired to see this little town. They were needing someone of great might, so for Avi I put up a big fight. Here's the first verse, how I saved everyone from being food for the clam dudes. They were trying to sink the city. I jumped in to save the day. I swam right under it and plugged the leak with just my left butt cheek. I turned the tables on the giant clams, cracking their heads with fists of lead. They were no match for my rugged brawn and my wit as sharp as steel. And now the townsfolk know oysters taste nice with just a little spice. Next thing you know, some aliens attack. Little green guys filling the skies. Citizens got scared and ran away, but I told them not to fear. I'll use my laser eyes to shoot them down and save your little town. It wasn't long until they all were dead. Alien meat littered the street. Actually, it was quite a mess. Innards everywhere you look. I guess in retrospect, I probably should refund half my fee.
Long, long ago, some sea lemurs had been flushed down the loo, along with poo. They made sewers of the town their home, plotting revenge on the city. They felt the time was ripe to stage their coup, but I knew what to do. Using my wit, I thought of a great plan. Get them all jobs, like average slums. They were not too keen on my idea, so they pulled tridents on me. I aimed my giant gun, and mowed them down. That's how I saved the town. Perhaps you've heard of the chaos theory, butterfly things flapping their wings cause a typhoon halfway around the world. That just makes no sense to me. I squashed that butterfly and nothing changed. Do you think that is strange? Unless you count giant mama butterfly showed up annoyed, bent to destroy. It was really not that hard to kill. I just ripped apart its wings. So next time it should think before it acts. That's not theory, it's fact. Depths there came an ocean god, horrific beast, wanting a feast. It wanted a virgin sacrifice, but I just could not oblige. I am not one to boast, but let's just say I kissed a girl one day. So I decided to turn on the charm, flirt with the god, flexing my quad. As it came in close for a kiss, it closed all eight of its eyes. I thrust my giant sword into its head, and now the god is dead. Time for my hero parade, a nasty brute wearing a suit who was representing those I'd slain, served a civil suit to me. He said I have to pay attorney's fees for all their families. Having no recourse but to rectify the legal case and save some face, decided there was just one way I could save myself some grief. As I pretended to sign the fat check, I snapped his scrawny neck. It's
was done. The town was not too thrilled with the big mess and my giant bill. They said I should stay and mop the floor, but I told them my contract states, cabby.